Krasiński, lewa noga, centrum w 16. Groźnie, gol dla Floty Świnoujście. Sebastian Zalepa. Floty Świnoujście, Sebastian Zalepa. Lewą stroną boiska, Mąka jest półkarnym. Mąka, gol! 1-1. No. Wszystko jeszcze przed nami. Cały czas spaceruje, zatrzymuje się to w jedną, to w drugą stronę. Teraz na moment pewnie gdzieś zatrzyma się, aby spojrzeć w pole karne. Do środka, ma gol! Bezpośrednio rzutu rożnego! Coś nieprawdopodobnego! Nie do wiary, nie do wiary! Piotr Petasz, jak kiedyś strzelali najwięksi! Jak chociażby Kazimierz Dejna, dzisiaj strzela Piotr Petasz! Bezpośrednio z rzutu rożnego. Ale już był taki rzut rożny, pamiętasz co Niewiada wybił? Co tu się dzieje w Bydgoszczy? Absolutne szaleństwo! Absolutne szaleństwo! Dośrodkowanie pola karnego. Marek Niewiada i gol! Coś niebywałego! Nie do wiary! Ten mecz tak zmienia się niesamowicie. Arkadiusz Aleksander, tak jak z Krakowią, zdobywa bramkę. Dwoka długo spadała, Niewiada, Aleksander. I tam jeszcze Ciechanowski tę piłkę dotknął. Jeszcze raz Ciechanowski. Proszę, jest pod polem karnym, może odkupić swoje liny. Ciechanowski wykłada tę piłkę. Masłowski, jeszcze szansa. Trygas blokowany. Rzut rożny. A co się tu dzieje? Niesamowite sprawy. Muszę powiedzieć, ta pierwsza połowa była potwornie nudna, a w drugiej, oj, dzieje się mnóstwo. Nuaogu na prawą stronę, dobre podanie, Aleksander, Arkadiusz Aleksander, Aleksander, co wybierze, Aleksander i nie ma bramki, no coś niebywałego, było już tak blisko. I jeszcze kontra, jak to się skończy, ruszył Mąka, przy nim tylko Fryc. Wracają Świnoujszczanie, pokazuje się w środku pola. Ostarczyk, jak to zagra? Petasz i co? I Słupek! O rany! Coś nieprawdopodobnego! Słupek ratuje za... Jest Budziński, będzie próba z dystansu. Budziński poprzeczkę, ale jeszcze blisko był. Były zawodnik Arki Gdynia. Naprawdę kapitalny strzał Marcina Budzińskiego, no i ogromne szczęście Piotra Misztala. Jeszcze Babiarz, do prawej strony Łukasz Małkowski, jest z przodu Jakub Bąk Małkowski, kolejny raz wycofanie na 16, zablokowana próba Bukowca, jeszcze nie koniec, ale jest bramka, ależ uderzył, niesamowite, nie udało się Bąkowi, no i teraz kapitalna próba Mateusz Kupczak. Bo zamiatał w tej sytuacji, nie udało się Budzińskiemu, teraz trafia do siatki Mateusz Kupczak i ponownie Krakowia musi odrabiać straty. Bojewicz, Ntiba Zonkiza i gol! A więc opłaciły się ataki Krakowi. Dziękuję niebiosom Wladimir Bojewicz, ale chyba to jest gol z pozycji spalonej. Nie ma spalonego. Jarecki, pole karne, Bisku, gol! 1-0 Jakub Bisku. 50. minuta spotkania. Andrzej, mówiliśmy, że brakuje piłkarzy o wzroście. Tak, ale zobaczysz, jakiego płaku ta piłka była zdjęta przez Kubę Biskupa. Czyli timing zadecydował, ale też element zaskoczenia, bo ta piłka niespodziewanie wróciła do Jareckiego. Jeszcze raz ta sytuacja. To jest środkowanie Jareckiego. 93. minuta. Kryszak, pole karne, spore zamieszanie, uwaga, gol! I chyba Michał Grubel coś... Nie, to była zamówicza bramka. Coś nieprawdopodobnego! To była zamówicza bramka. Andrzej, mi się wydaje, że Michał Grubel... Zobacz, jak się cieszy, ja wiem, że to zawsze piłkarz, który jest najbliżej, w ten sposób eksponuje radość. Płacze Andrzej Rybski. Coś nieprawdopodobnego. Widzimy, Karol Piątek jeszcze próbuje przyspieszyć chłopaków, żeby wrócili. 94. minuta.